Cześć! Mam tutaj najnowszą zewnętrzną kartę graficzną, którą podłączysz niemal do każdego laptopa. Wewnątrz tego mojego pudełeczka znajduje się Radeon 7600 MXT, który pobiera nawet do 120 W, zapewniając tym samym wielokrotnie wyższą wydajność niż wszystkie obecne, nawet najlepsze najmocniejsze układy zintegrowane. Karta ta jest też świetną stacją dokującą, do której podłączysz nawet trzy dodatkowe monitory i jednocześnie zasilisz laptopa. Zainteresowani? Z tej strony Paweł, a Ty oglądasz kanał Techmania HD. Zapraszam. Ten materiał obejrzysz dzięki wsparciu platformy GFVGMall. Jeśli wciąż męczysz się z tym nieznośnym napisem przypominającym o potrzebie aktywacji, to już teraz odwiedź link znajdujący się w opisie. Zakupiony klucz otrzymasz w przeciągu kilku minut i wystarczy go wkleić w ustawieniach aktywacji, co nie tylko zalegalizuje twoją wersję systemu, ale także pozwoli ci na bezproblemowe przejście na Windows 11. Pakiet Office aktywujesz i przypiszesz do swojego konta w równie prosty sposób, a z kodem TMHD otrzymasz dodatkowe 20% zniżki, które przy okazji różnych świąt i wydarzeń potrafi wzrosnąć do 30. Przestań przepłacać i już teraz odwiedź stronę. Nim wypakujemy produkt, może poruszmy samo zagadnienie tego, czym w ogóle jest Minisforum, bo przecież nie każdy to wie. Choć nazwa mogłaby na to wskazywać, to Minisforum wcale nie jest żadnym forum internetowym. Jest to firma specjalizująca się w produkcji kompaktowych, acz wydajnych komputerów osobistych. Może i istnieją zaledwie od 6 lat, ale opracowali i wypuścili wiele naprawdę ciekawych urządzeń, w tym kilka takich, które aspirują do Miana dość mocnego komputera do gier. Mają chociażby takiego Neptuna z Ryzenem 9 i dedykowanym układem graficznym w postaci Radeona 6650M. Albo zobaczcie na to maleństwo Atoman G7, Ti nie jest już tak mały, ale na pokładzie znajduje się Intel i9-14900HX z dedykowanym układem NVIDII w postaci RTX 4070. Nie ma szans, aby samemu zbudować tak małego peceta z tak potężnymi bebechami. lecz dzisiaj omówimy urządzenie o nazwie MGA1, które jest akronimem od Minisforum Graphic Adapter. Tym samym przejdźmy do unboxingu. Po uniesieniu pokrywy pudełka przywitanie jesteśmy widokiem metalowej skrzynki. Może nie jest ona tak mała, ale to dlatego, że w jej wnętrzu znajduje się już zasilacz, i do zasilenia wystarczy przewód sieciowy. W komplecie przychodzi również kabel oculink, który posłuży nam do komunikacji z komputerem i mierzy on 65 cm. Na froncie metalowej obudowy znajduje się jedynie dwie diody LED. Zielona informuje o tym, że urządzenie jest włączone. Niebieski kolor oznacza aktywne połączenie oculink. Jak widzicie, design jest bardzo prosty. Jedynym urozmaiceniem są około 1 mm przetłoczenia tu i ówdzie. Na spodzie znajdują się naklejki znamionowe, cztery śruby typu Torx T9 oraz gumowe nóżki pochłaniające wibracje. Może niełatwo to zauważyć na nagraniu, ale choć obudowa wydaje się być szara, to tak naprawdę jej kolor wpada w taki ciemny odcień fioletu. Na górze znajdują się wycięcia, za którymi umieszczono dodatkową czarną, perforowaną blaszkę. Za nią znajduje się już wentylator. Ten wypycha ciepłe. Powietrze przez żeberka chłodzenia z tyłu, ale również jednym z boków. Co ciekawe, na drugim boku również znajdują się otwory, które także wyglądają na wentylacyjne, lecz tak naprawdę nie sposób wyczuć tutaj żadnego ruchu powietrza. Nawet podczas długiego obciążenia nie czuć też, aby te okolice w ogóle się grzały. Na tyle znajduje się jedno wyjście HDMI 2.1, dwa porty DisplayPort wersji 1.4. Za nimi mamy trzy 10-gigabitowe gniazda USB typu A. Kolejno port Oculink obsługujący cztery linie PCI Express 4.0 oraz USB-C, które może posłużyć do zasilenia naszego urządzenia. Niestety to gniazdo nie obsługuje przekazywania obrazu. Dalej mamy już tylko przełącznik oraz trzy pinowe gniazdo zasilania. Tak jak wspomniałem na wstępie, wewnątrz znajduje się Radeon 7600MX. Co prawda jest to wersja mobilna, ale najmocniejsza w swojej rodzinie, dzięki czemu wydajność tego układu przewyższa mobilnego RTX 4060. Przy okazji, materiał o WinMax 2 wspomina o tym, że GPD w swojej ofercie również posiada zewnętrzną kartę graficzną. Jest nią model G1, również z układem Radeon 7600MXT. Powiedziałbym nawet, że ich rozwiązanie, przynajmniej pod względem czysto wizualnym, prezentuje się zdecydowanie lepiej. Po prostu design jest prostszy i bardziej elegancki, ale to tylko subiektywne spostrzeżenie. Z faktów ważniejsze jest to, że ich propozycja posiada czytnik kart SD oraz wspiera komunikację przez USB 4. I choć jest to wolniejsze niż oculink, to dodaje urządzeniu tej dodatkowej kompatybilności, a tym zdecydowanie bym nie pogardził. Z drugiej strony wadą jest, że maksymalne TGP dla GPD-G1 wynosi 100W, a w trybie cichym zaledwie 60, gdzie testowane tutaj dzisiaj MGA1 spokojnie śmigane. Na 120W i robi to wciąż ciszej niż standardowy gamingowy laptop. Niestety nie mam produktu GPD do takiego bezpośredniego porównania, ale mogę tylko zgadywać, że mini sforum było w stanie opracować po prostu wydajniejsze chłodzenie. Żeby nie było zbyt nudno, przejdę od razu do konkretu, czyli trzeba sprawdzić, o ile wzrośnie wydajność w grach. Chociaż tu warto jeszcze nadmienić, że do wykonania tych wszystkich testów posłużył mi ten oto malutki laptop, jego pełną recenzję u mnie na kanale. Link w Twoim prawym górnym rogu ekranu lub jak zawsze, w opisie poniżej. Urządzenie może i jest malutkie, ale jest to pełnoprawny laptop, w którym siedzi Ryzen 8840U, 32 GB szybkiej pamięci DDR5 oraz 2 TB nośnik NVMe. Co ważne, na tyle znajduje się gniazdo Oculink, które pozwoli nam na podłączenie stacji MGA1. Wystarczy wpiąć kabel, włączyć laptopa i już w windowsie widoczna jest druga karta graficzna. Spokojnie. Później pokażę Wam jak podłączyć testowane urządzenie z innymi, standardowymi, może nawet biurowymi laptopami. Tak więc, co zyskujemy podłączając mini sforum MGA 1 do laptopa pozbawionego dedykowanego układu graficznego? Testy rozpocznijmy od Assassin's Creed Valhalla. W 1080p widzimy trzykrotny przyrost wydajności. Ze średnich 50 klatek na sekundę wskakujemy na zupełnie inny poziom rozgrywki w 153 klatkach. Tutaj musimy też zwrócić uwagę na to, że powoli dobijamy już do maksimum procesora w tym laptopie, bowiem jeśli spojrzymy na wyniki w 1440p oraz w 4K, to zauważymy że wzrost jest nawet odrobinę wyższy niż w przypadku 1080p. Jednakże Radeon 7600M XT z 8GB pamięci RAM w żadnym razie nie jest układem stworzonym z myślą o graniu w rozdzielczości 4K, lecz by móc w jakikolwiek sposób porównać te wyniki do tych osiąganych na układzie zintegrowanym, Większość testów wykonywałem właśnie na ustawieniach średnich i jeśli była taka opcja, to korzystałem z nowoczesnych opcji Upscalingu, tutaj z FSR na poziomie jakość. Jak widzimy, GPD WinMax 2 oferuje zaledwie 24 klatki na sekundę. Tak, jest to trochę laptop, trochę handheld, więc nie rzucajmy się z motyką na słońce. Jest to urządzenie przenośne działające na baterii. Na dobrą sprawę grając na telewizorze możemy wrzucić FSR w tryb zrównoważony lub nawet w tryb wydajności, co da nam przecież jeszcze więcej klatek. Ale nawet w trybie FSR jakość na zewnętrznej karcie od Mini przecież wciąż osiągamy 81 klatek, co w tego typu grze jest według mnie piękną sprawą. Drugim tytułem, za który się zabierzemy jest Black Myth Wukong, nowa i diabelnie wymagająca gra. Testy w trzech rozdzielczościach ponownie dowodzą o wyższości zewnętrznej jednostki renderującej. W rozdzielczości 1080p uzyskujemy 3,2 razy większą ilość klatek, w 1440p jest to 3 razy, a w 4K utrzymujemy 3,1 raza większą ilość fps. Cyberpunk 2077 przetestowano na ustawieniach predefiniowanych dla Steam Decka. Są one zoptymalizowane do gry na małym ekranie i jak najbardziej zapewniają wtedy przyjemne wrażenia wizualne. Zmieniłem tu jedynie domyślny FSR21 na wersję 3.0, lecz Frame Generation pozostawiłem wyłączony. Jak widać, takie ustawienia są już dość ciężkie do uciągnięcia dla samego laptopa, lecz po podłączeniu MGA 1 nawet w 4K tak na upartego dałoby się pograć. Jasne, mamy tutaj średnio tylko 51 klatek, ale w 4K spokojnie przecież można zmienić upscaling ze zbalansowanego chociażby na wydajny czy nawet włączyć dodatkowo Frame Generation, co pozwoli nam utrzymać zauważalnie wyższy klatkaż. Fortnite przetestowała na jedynych słusznych ustawieniach rekomendowanych przez graczy e-sportowych, czyli wydajność z odległością widzenia i teksturami ustawionymi na epickie. Tutaj widzimy, że przy 1080p nawet na otwartym terenie wąskim gardłem wcale nie jest układ graficzny, a jak widać to po metrykach zewnętrzna karta mini Minisforum wcale się tu nie przemęcza i pobiera między 40 a może nawet 52. W zamkniętych lokacjach to już w ogóle potrafi bujać się na 20-30 watach. Plus tego taki, że MGA1 jest wtedy niemal niesłyszalne. W 1430p zewnętrzna karta wciąż tylko momentami pracowała pełnią swojej mocy, ale już trzymała tak między 90 a 100 watów. Dopiero 4K całkowicie obciąża na 7600MXT. Tutaj widzimy 170 latek, co jest wartością 3 i 7 razy większą niż to, co uzyskujemy na zintegrowanym układzie graficznym. W recenzji GPD Win Max 2 wspomina o tym, że ten słabo sobie radzi z trzecią odsłoną Wiedźmina. Widać to jak na dłoni po ponownie przeprowadzonych tu testach. Dołożenie zewnętrznej karty jest tu wręcz... Konieczne. Na ustawieniach średnich w 1080p mamy 81 klatek. Wartość wydaje się jak najbardziej fajna, ale zwróć uwagę, że wcale nie jesteśmy tutaj limitowani mocą pudełka od Minisforum. Karta ta jest obciążona zaledwie w 70-80%. Pobór energii też waha się pomiędzy 70 a 90 W. Idąc wyżej, w 1430p mamy czterokrotnie wyższą ilość generowanych kladek. 4K wciąż nie będzie za bardzo grywalne, ale warto zaznaczyć, że z MGA 1 mamy 4,5 razy więcej FPS niż to, co zintegrowany układ był w stanie do tej pory nam dostarczyć. W związku z tym mam kilka przemyśleń odnośnie testowanego urządzenia. Otóż, jak wszyscy dobrze wiemy, gamingowe laptopy są większe, grubsze, cięższe, głośniejsze i przede wszystkim. No co by nie było sporo droższe. Ze względu na bardzo gorące podzespoły, zdecydowanie częścią ulegają one też awariom. Spalone płyty główne, usmażone układy graficzne to wcale nie są jakieś wyjątki. Oj, ilu właścicieli takich laptopów pisało pod moimi materiałami, że co trzy miesiące wymieniana była płyta główna? Wyobraźcie sobie, ile to nerwów i szarpania się z serwisami. Z drugiej strony, jeśli możemy wziąć takiego relatywnie niedrogiego, ale jednocześnie niezawodnego laptopa, to będzie lżejszy, cichszy, bateria pozwoli na cały dzień pracy. I starczy nam jeszcze pieniędzy na zakup takiej zewnętrznej karty graficznej. Jasne, w pociągu czy w samolocie jej już no, nie podłączymy, co jest, owszem, realną wadą, ale wygodniej pogramy na telewizorze czy przy biurku cieszą się zdecydowanie większym ekranem. Osobiście wciąż jestem zakochany w GPD Win Max 2 i od czasu recenzji pograłem na nim więcej niż łącznie przez okres no, chyba 3 lat. Jest ono cudownym maleństwem, umilającym czas w podróży, ale będąc w domu, no to cóż, preferuję wygodną rozgrywkę na dużym ekranie i tutaj. Naprawdę świetnie sprawdza się rozwiązanie zaproponowane właśnie przez Minisforum. Oczywiście wiele zależy od jego cen, dlatego w opisie poniżej zostawię kilka linków do tych najlepszych sklepów. Cenę możecie sprawdzić później, natomiast wydaje mi się, że producent chciał, abyśmy używali MGA 1 głównie w poziomie. W końcu tylko tutaj umieścił on gumowe nóżki, jednak mi dużo bardziej pasuje trzymać to urządzenie w pionie, dlatego postanowiłem sprawdzić, czy. Cokolwiek to zmienia. Wykonałem więc dwa 35-minutowe przeloty furmarku, zestawiając ze sobą odpowiednio temperaturę procesora graficznego, hotspot oraz pamięci VRAM. Kolor zielony poniżej wskazuje uśrednioną prędkość wentylatora z całego przebiegu testu. No i jak widać, w zasadzie nie robi to żadnej różnicy. Pionie mamy nawet minimalnie niższą uśrednioną temperaturę GPU oraz pamięci VRAM, ale odrobinę wyższy hotspot. Krótko mówiąc, jeśli pasuje Wam trzymanie takiego pudełeczka w pionie, to ja nie widzę żadnych przeciwwskazań. Wszystkie testy wykonywam właśnie na takiej konfiguracji. GPD podłączony do NGA1, te z kolei do 32-calowego monitora 4K, na który, jak widzicie, trafiała rozgrywka. Tylko czy da się tak pograć na tym małym ekranie, całkowicie bez żadnego dodatkowego zewnętrznego wyświetlacza? Niby tak, ale nie ma to zbytnio sensu. Postaram się to wytłumaczyć w miarę prosto, jak to tylko możliwe. Otóż czteroliniowy okulink i tak jest już na krawędzi bycia wąskim gardłem dla Radeona 7600 MXT. W końcu tym małym kabelkiem odbywa się cała komunikacja między procesorem wewnątrz naszego laptopa a zewnętrznym układem graficznym. Jeśli zechcemy przepychać wyrenderowany już obraz w drugą stronę, czyli z powrotem na ekran naszego urządzenia, to dzieje się to tym samym połączeniem i co za tym idzie, ucierpi na tym szybkość komunikacji między procesorem a właśnie tą zewnętrzną grafiką. Tak przynajmniej wygląda teoria, ale pokażę to Wam w praktyce. Furmark otwarty w okienku na zewnętrznym ekranie generuje między 160-170 klatek na sekundę. Jeśli powoli przesuniemy okienko na ekran laptopa, to widzimy, że wydajność leci na łeb na szyję i ląduje w okolicach 100 FPS. Może nie jest to 20 i owszem, grać się tak wciąż da, ale jest to jednak kolosalna utrata wydajności. Dlatego jeśli grać, to tylko na zewnętrznym monitorze. W tym czasie ekran od laptopa może posłużyć nam do wszystkiego innego, ale nie wymagającego graficznie. Okej. Okay. Pomówmy teraz o tym, jak taką zewnętrzną kartę w ogóle podłączyć. Jeśli masz w swoim urządzeniu port Oculink, to, no cóż, sprawa bardzo prosta. Wkładasz kabel, włączasz urządzenie i już w Windowsie widać dwa procesory graficzne. Nic nie trzeba instalować, nic nie trzeba przełączać. Proste, prawda? Chociaż tutaj muszę dodać, że sam na początku napotkałem pewne problemy. Otóż nie wiem, czy to była wina z systemu Windows, czy oprogramowania AMD Radeon, ale kilka razy, gdy podłączałem to urządzenie, to ono nie działało. Całe szczęście już teraz wiem, że wystarczy wejść do menedżera urządzeń i w zakładce kart graficznych ręcznie wyłączyć, po czym włączyć kartę 7600MXT. Oprogramowanie MD potrafi rzucić okienkiem z erorem, ale to tyle. Po tym wszystko pięknie działa. Po ponownym uruchomieniu Afterburnera też otrzymamy wszystkie statystyki. Jeśli chcecie za darmo pobrać gotową nakładkę, to jak najbardziej zapraszam na moją stronę do zakładki komputery Diagnostyka z MSI Afterburner. Widzisz, ile fajnych rzeczy u mnie znajdziesz. Pamiętaj kliknąć łapkę pod tym materiałem, zostawić komentarz i oczywiście subskrybować, jeśli jeszcze tego nie robisz. No ale lećmy z tematem podłączenia dalej. Jakiś czas temu recenzowałem urządzenie marki nBook, bardzo ciekawy, bo solidny i naprawdę tani wynalazek z dwoma ekranami. Jeden ma 16 cali, drugi 14. Link do pełnego materiału pojawi się w prawym górnym rogu twojego ekranu i, jak zawsze, odnajdziesz go w opisie. Jednakże to, co wyróżnia tego laptopa, to fakt, że z tyłu znajduje się ośmioliniowe złącze Oculink. Co prawda, Minisforum MGA1 ma tylko cztery linie, ale można tu wykorzystać specjalny przewód, który wyprowadza gniazdo ośmioliniowe do dwóch czteroliniowych. Więc zobaczcie, że nawet z tak taniego roboczego laptopa przy pomocy zewnętrznej karty też dałoby się zrobić maszynkę do gier. Link do takiego kabla również w opisie. No dobrze, ale co jeśli masz standardowego laptopa, w którym nie ma gniazda o link. Wtedy z pomocą przychodzi kabel lub adapter instalujesz coś takiego w gniazdo M.2. Nie jest to może zbyt eleganckie rozwiązanie, ale co ważne, jest ono skuteczne. Jednakże upewnij się, że gniazdo, które chcesz użyć, faktycznie obsługuje Magistralę PCI Express. Jeśli potrzebujesz się z tym czy z czymkolwiek innym poradzić, to chętnie ci pomożemy na mojej grupie facebookowej Techmaniacy HD. Link również w opisie. Zapraszam wszystkich do dołączenia.